Cześć, witajcie. Nazywam się Małgorzata Kusyk. Jestem wizjonerką, liderką i społeczniczką. Niepoprawną optymistką, która wierzy, że można zmieniać świat na lepsze. Ambasadorką zwinności i turkusu. Moją pasją jest praca z ludźmi. Tworzę innowacyjne programy rozwojowe oraz metody zarządzania projektami, zespołami czy organizacjami. Zostałam poproszona, żeby podzielić się kilkoma książkami. Powiedziano 10 książek w 10 minut. Próbowałam wybrać te kilka książek, natomiast było to bardzo trudne. Więc dziś podam kilkanaście tytułów. Zaproszę też Was na blog www.agilepmo.pl. Tam znajdziecie artykuł zatytułowany Biblioteczka zwinnej liderki, gdzie zarekomendowałam kilkanaście pozycji dla każdej liderki, każdego lidera. Dziś przedstawię te kilkanaście tytułów, a trochę więcej czasu poświęcę tej książce. More Time to Think, The Power of Independent Thinking, czyli Siła niezależnego myślenia. To jest pozycja obowiązkowa Akademii Transition Managera. Niestety jest tylko po angielsku. Więc pozwólcie, że tak szybciutko przejdę przez te kilka czy kilkanaście tytułów, począwszy od może Jurgena Apelo. Tu mam Management 3.0, natomiast polecam wszystkie jego książki. Książka, z której bardzo korzystam ostatnio, zresztą widać to, to Coaching Agile Teams Lizy Atkins. Stąd biorę bardzo dużo narzędzi, praktyk, które wykorzystuję w pracy zespołowej. Możecie też je znaleźć w krokach, w tym cyklu, którym się dzielę, 52 kroki do zwinności. Serdecznie zachęcam do przeczytania. Mindfulness, czyli uważność, to taka mała książeczka, gdzie znajdziecie kilka artykułów z Harvard Business Review. Natomiast na blogu też macie inne pozycje. Dla początkujących polecam książkę Marcina Żmigrodzkiego Zarządzanie projektami właśnie dla początkujących. To coś, co każdy lider powinien przeczytać. Ostatnio dużo mówię o zaufaniu, bo to fundament współpracy. Covey'a The Speed of Trust, Prędkość zaufania. Tę książkę możecie kupić w języku polskim. Jonathan Haidt i Szczęście. Polecam też Wam drugą pozycję. Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli polityka i religia. W ogóle tego psychologa Wam serdecznie polecam. No i oczywiście turkusowa liderka nie mogłaby nie polecić książki Fryderyka Laloux Pracować inaczej. Tę książkę polecam każdemu, nawet tym, którzy nie wierzą w turkusowe zarządzanie. Scrum Jeffa Sutherlanda, czyli jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej. Polecam ją nie tylko osobom zainteresowanym zwinnością czy zarządzaniem projektami. Tu możecie poczytać o historii Scruma, ale też znaleźć kilka wskazówek dla każdego. No i Carol Dweck i Nowa psychologia sukcesu. Carol opisuje i w badaniach potwierdziła, że rodzimy się albo nastawieni na rozwój, albo nastawieni na stałość. Dobra wiadomość jest taka, że można uelastycznić swoje myślenie. Więc nawet osoby, które urodziły się nastawione na stałość, mogą się otwierać i zmieniać. Zachęcam. Zasada OS. Taki model czterech kroków. Na blogu możecie znaleźć artykuł na ten temat. Polecam Wam serdecznie. No i ostatnia i najważniejsza pozycja w tym momencie mojego życia to właśnie More Time to Think. I jej chciałabym poświęcić więcej czasu. Autorka Nancy Klein
przedstawia taki model, ja Wam zaraz go pokażę, ja nie wiem, czy to będzie widać, 10 takich elementów budowania takiego środowiska, które ułatwia myślenie. I to są takie 10 składników, które pomogą nam, może tak ja będę trzymać tę książkę, które pomogą, ułatwią takie współfunkcjonowanie razem z sobą, bycie z sobą, które takie środowisko, które uruchomi takie mądre myślenie, środowisko, które jest otwarte na drugiego człowieka, które zapewnia bezpieczeństwo i zaufanie, wspiera autentyczne zachowania. W takim środowisku możemy być sobą, zrzucamy nasze maski. Traktuje ludzi z godnością. Profesor Blikle nazywa turkus zarządzaniem godnościowym. I ja Wam tak króciutko przedstawię te 10 elementów, zaczynając od atencji, od uwagi, czyli kto jest kreatorem takiego słuchania bez przerywania i zainteresowania tym, co inni mają do powiedzenia. Drugi element to jest equality, czyli takie równe traktowanie. I tu chodzi o czas wypowiedzi i wysłuchania. Więc nawet w hierarchicznych organizacjach możemy zapewnić to równe traktowanie, jeżeli chodzi o myślenie. Trzeci element to jest luz, ease, w przeciwieństwie do pośpiechu. To taka wolność od pośpiechu. My tak szybko dzisiaj żyjemy. Tu jest, autorka zadaje pytanie, skąd ten pośpiech? Czwarty element, dlaczego uznanie? Zachęca, żeby doceniać, żeby docenianie, to taka jest 5 do 1, czyli 5 razy doceniamy, raz krytykujemy. Piąty element to, jak odważny jesteś, czyli taka zachęta, otucha, zachęcanie do wychodzenia poza schematy, do eliminowania rywalizacji w myśleniu. Lepszy od kogoś niekoniecznie oznacza dobry. O tym pamiętajmy. Szósty element odpowiada na pytanie, co się z nami dzieje, czyli uczucia, feelings. Dajemy zgodę sobie na pokazywanie emocji. Strach nas ogranicza, szczególnie ogranicza myślenie. Płacz jest dozwolony, bo on może uczynić cię mądrzejszym. Bardzo ważna rzecz. Siódme pytanie. Czemu nie stawiamy czoła? To element dotyczący informacji. Dostarczajmy fakty. Zmierzmy się z tym, co odrzucamy. To uwalnia jasność myślenia. Ósmy element. Kim naprawdę jesteśmy? Dotyczy różnorodności, diversity. Zachęcajmy do rozbieżnego myślenia. Zapewnijmy różnorodność. Umysł pracuje lepiej w obecności rzeczywistości, a rzeczywistość jest różnorodna. Dziewiąty element to, gdzie jest wolność, czyli dociekliwe pytania. Usuwanie nieprawdy ogranicza przekonania, które blokują myślenie. Czyli nasze przekonania rządzą wszystkim. Jedne nas wspierają, inne nie. Dlatego warto wyłączyć swojego autopilota. Warto kwestionować swoje przekonania i wznieść się na nowy poziom myślenia. I ostatnia rzecz, bardzo ważna, dziesiąta. Czy ma znaczenie, że ty masz znaczenie? Czyli miejsce. Stwórzmy takie fizyczne środowisko, które mówi, ty masz znaczenie. Kiedy fizyczne otoczenie potwierdza, że jesteśmy ważni, nasze myślenie jest na najwyższym poziomie. Zaakceptujmy też nasze ciało, dzięki czemu nasze myślenie się rozwija. Zachęcam do tworzenia środowiska niezależnego myślenia. Książka More Time to Think, Nancy Klein. To moja rekomendacja. Dziękuję i do zobaczenia.